Cię serdecznie, tutaj po raz kolejny doktor Sara. To jest już nasz drugi odcinek, natomiast ja dzisiaj przyszłam z małym rekwizytem, jak widzicie, z kawą. I co? Zazwyczaj ludzie piją rano kawę po to, żeby się pobudzić do życia, a ja dzisiaj mam dla Ciebie inną świetną alternatywę, bo pokażę Ci, jak podnieść sobie ciśnienie i to bez kawy. Także dziękujemy serdecznie za kawusie. Kawę niech pije sobie Damian, my będziemy ćwiczyć. I teraz tak, zasada jest prosta. Ćwiczymy 1 minutę i 10 sekund odpoczywamy. Cykl powtarzamy aż 5 razy. Zaczynam od biegu w miejscu, nic więcej. Let's go. Leciutko sobie truchtam. Mam spięty brzuch. Macham sobie rękami, mam proste plecy, długą szyję i patrzę przed siebie. I sobie tak biegnę, biegnę. A po co biegnę na samym początku? Ano właśnie dlatego, że muszę zwiększyć temperaturę wewnątrzmięśniową, lepiej dosmarować stawy, żeby potem później dobrze funkcjonowały, żeby przyspieszyć oddech i w końcu, żeby te moje ciśnienie poszło do góry. Bardzo dobrze. Biegnę sobie, biegnę. Z uśmiechem na twarzy. W końcu jest cudowny poranek. Okej. Staję sobie nieco szerzej na szerokość barków. Mam spięty brzuch i wykonuję skłony boczne. Wyciągam się mocno. Fajnie tutaj rozciągam chociażby czworoboczne lędźwi, mięśnie grzbietu. Przy okazji jest to ćwiczenie elongacyjne. Chyba takie trochę klasyczne, nawet bym powiedziała, ze szkoły. Ale czasem proste rzeczy są najlepsze. Jeszcze chwilę próbuję wytrzymać. Bardzo dobrze. Już mi cieplej. Okej, zabieram matę i przechodzę do klęku. Następnie opuszczam swoje biodra i przechodzę do pozycji dziecka. Patrzę do góry jeszcze raz i cofam biodra. To jest kolejne ćwiczenie zestawu Mobility. Fajnie tutaj mobilizuje odcinek piersiowy, jak i lędźwiowy kręgosłupa. Nie wiem, czy widzicie na nagraniu, ale ja mam tutaj przy macie kubek gorącej kawy i wiecie co? I nie będę jej piła, bo wiem, że moje ciśnienie już idzie do góry. A zresztą jak już skończę ten rozrusznik poranny, to pewnie będzie zimno. Okej. Przechodzę sobie teraz do siadu rozkrocznego o nogach ugiętych. Przyklejam całe stopy do podłoża i kieruję raz prawe, raz lewe kolano do środka. Oczywiście pamiętam o prostych plecach. Za każdym razem jedna stopa jest cała przyklejona do podłoża. Jest to świetne ćwiczenie, w szczególności dla osób, które mają problemy ze stawami biodrowymi i odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Fajnie tutaj rozciąga się taki mięsień, nazywa się
napinacz powięzi szerokiej. Jest to jeden taki szczególny mięsień, który prawie cały jest ścięgnem. Taka ciekawostka. Kto chce, potem sprawdzi w Google'ach. Okej, jak już jesteśmy na ziemi, to tak zostańmy. Złączmy swoje stopy. Wyprostujmy się. I delikatnie rozchylajmy kolana na zewnątrz. Spokojnie, wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Weź głęboki wdech nosem i spokojny wydech ustami. Bardzo dobrze. Jeszcze dosłownie 30 sekund i niestety, ale będę musiała się powoli z Tobą żegnać. Obiecałam Ci na początku, że podniosę Twoje ciśnienie, ale wiesz co? Myślę, że wystarczy jeden telefon do teściowej i sprawa będzie załatwiona. Ale jeżeli nie masz teściowej, a też Ci poszło ciśnienie, to też się mega cieszę. Dlatego dziękuję Ci serdecznie za kolejny odcinek Rozrusznika Porannego. Mam nadzieję, że zobaczymy się również za niedługo. Co? No i słuchajcie, no ja rozmawiałam z Damianem i mówił, że robi dla Was taką listę, czy ktoś ćwiczył, ktoś nie ćwiczył. Więc słuchajcie, dzisiaj ja odpalam moją listę obecności, więc jeżeli wykonałeś rozrusznik poranny, to koniecznie napisz to w komentarzu. Ja będę potem sprawdzać i wiecie co, jeżeli ktoś zostawi komentarz, to liczy się podwójnie. Nie tylko to, że zrobiłeś trening, ale to również, że odhaczyłeś się na mojej nowej liście. Okej, koniec gadania. Kto już tak naprawdę musi, już się niech napije tej kawy. No i tyle, życzę miłego dnia.